Zaczynamy. Grupa pierwsza to Martyna Gaik. Zapraszam. Jestem Martyna Gaik i chciałabym zostać prezydentem miasta dzieci i postaram się, aby wejście na basen i lodowisko z plakietkami było darmowe. Przy obiedzie będzie dołączone coś słodkiego. Nazywam się Wojtek Duma. Mam 11 lat. Kandyduję na prezydenta miasta dzieci. Jeżeli mnie wybierzecie, obiecuję wszystkim uczestnikom tego projektu 50% zniżki na basen i lodowisko, w każdą wakacyjną sobotę darmowa jazda konna w Pankowie, w każdą wakacyjną niedzielę darmowe lody na rynku w Świdnicy. Będę walczył o budowę parku linowego. Każdy oddany na mnie głos to 10 dodatkowych tauronów. Dzień dobry, nazywam się Filip i mam 7 lat i zdałem do drugiej klasy. Ci, co będą na mnie głosować, będą mieli lody za darmo na cały tydzień. Postaram się, aby wszystkie słodycze i lody były za jednego taurona i aby procenty w bankach rosło 30% każdego dnia. Jako kandydat na prezydenta miasta dzieci obiecuję wam 15% zniżki do Tesco, a także przez całe ferie wejście na lodowisko za darmo. Albo macie do wyboru, zamienimy taurony na dolary i wyjazd do Disneylandu. Wybór należy do was. Głosuj na mnie! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że za chwilę dokonacie mądrych wyborów. A mądre wybory to takie, które świadczą o tym, że wybieramy osoby, które rzeczywiście chcą nam w czymś pomóc, chcą coś na dobre zmienić, więc przypomnijcie sobie jeszcze raz, co kto obiecywał i musicie jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Czy te obietnice są możliwe do spełnienia? Ja tu słyszałam dużo takich postulatów, do których my się też możemy włączyć i myślę, że tak kiedyś będzie. Czyli jesteśmy bardzo zainteresowani wyborem prezydenta, bo mamy dla niego pewne upominki, które na pewno podzieli bardzo sprawiedliwie, jak to prezydent. Wiemy, że będziecie rozwijać swoje zainteresowania, że będziecie się trochę uczyć, będziecie się świetnie bawić. No i co wam życzę? Żeby wam jeszcze tylko pogoda dopisała. Wszystkiego najlepszego. Bawcie się super. Słuchajcie, jedna rzecz już załatwiona. Zachowujecie wszyscy swoje identyfikatory z miasta dzieci. I na ten identyfikator do końca wakacji możecie chodzić za darmo na basen odkryty. Zaczniemy od wiceprezydenta. Wiceprezydentem został z grupy drugiej Wojciech Duma. I prezydentem miasta dzieci na te 4 dni zostaje Filip Trzyna, grupa 17. Prezydentem miasta dzieci został z grupy 17 Filip Trzyna. Zastępcą jego będzie z grupy drugiej Wojciech Duma.